Spieszą się, przepychają w autobusach i na ulicy. Myślą, jak to nie stracić, a jeszcze zarobić. Mówią, jesteśmy ludźmi techniki. A tak naprawdę, od wieku w wieku chyba tak samo. Ludzie, tak bardzo zapatrzeni w siebie, że już nie spoglądają w niebo i gwiazdy. Niewielu wie, że tuż nad ich głowami rozpościera się ogromny ocean, który przypomina, że każdy z nich jest oczekiwany w domu ulicy. Ci ludzie. Każdy obywatel!
oni też nie będą znali sposobu na uszczęśliwienie mojego kochanego jedynaka. Nie martw się, królewski. Przyjdzie taki dzień i zobaczysz tego syna. Oby się tak stało, ja.
Natychmiast poślijcie do ojca o zakonnicę za góry Filia. Niech przybędzie tutaj jak najszybciej i poradzę na chorobę mojego syna. Znów nie chcesz nic jeść!
To ty, matko? To ja. Ale co tutaj robisz? Właściwie, to mogłabym zadać to samo pytanie, książę. Mieszkam niedaleko i najzwyczajniej w świecie wybrałam się na poszukiwania bardzo rzadkiego zioła, które kwitnie tylko w nocy. Nie spodziewałam się wcale, że zawędrujesz tak daleko. Ale powiedz mi, drogi książę, co robisz sam w środku lasu w tak niezwykłej porze? Uciekłem z zamku. To wszystko przez ojca. Jak to możliwe? Przecież król bardzo cię kocha. Kocha mnie? Szczególnie ostatnio, gdy wszelkimi możliwymi sposobami chciał mi przeszkodzić w drodze do święty. A jak ty rozumiesz tę świętość? To proste. Post, modlitwa, szczere życie, ubogie ubranie i sroga mina. Książę, książę. Będę do ciebie w zamku. Powiedziałam ci o tym, jak to dalej całe życie i radość. Powiedziałam ci o świętości. Każdy z nas ma inną drogę w swoim życiu. I każdy na tej swojej drodze musi odnaleźć swój własny sposób na niego. Własny sposób. Rozumiesz, chłopcze? A jaki chcesz? I macie jakiś sposób na to? Na pewno nie tak jak mój. Ja jestem zakonnicą, a ty jesteś księciem. Nasze drogi są zupełnie inne. Ale dam ci parę. Zamieniam się tu. Po pierwsze, bądź zawsze pogodny i pokazuj wszystkim swoją radość. Po drugie, obowiązki. Dobrze przykładaj się do wszystkich kwestii. I po trzecie, pamiętaj o Bogu. I to wszystko? Żaden martwi? Niech twoje zmartwienie będzie dobre przeżycie każdego dnia według tych lat, które ci dało. Ale pamiętaj, że warto. To wydaje mi się zbyt proste, żeby mogło być prawdziwe. Spróbuj, a sam zobaczysz, ile wysiłku będzie ci kosztowało przeżycie jednego dnia według tych lat. Dziękuję ci za otwarcie mi oczu. Ale to nie wszystko. Idź teraz z powrotem do zamku i przeproś króla za wszystko, co zrobiłeś. Dobrze, tak właśnie zrobię. Pójdę i przeproszę. Dla ludzi życzliwość nie.
Serdeczne zapraszam, wszystkiego dobrego, miłego, pokoju, wiecznej Boże.